Naprawiamy pod względem blacharskim kabinę w Mercedesie, a tego tak to wygląda. No, kabina jest gorzej jak w fatalnym stanie, ale próbujemy to uratować. Tu kupiliśmy dawcę, inną kabinę, która też nie była najlepsza, ale coś jeszcze jest do wycięcia z niej. A przede wszystkim będziemy wycinać tutaj cały dach. Dach z przednią szybą. Tu już jest obcięte. Repraturka. Można powiedzieć, reparaturka jest wycięta. A tutaj wycięte, o, po linii, tutaj. O, tutaj od razu jest też wycięta część podłogi. Część podłogi. No i tu dach też jest obcięty w tym miejscu. I na naszej kabinie jest wycięte tak samo. Tutaj obcięte. Tam cały sufit wycięty, o. No, troszkę to odważne posunięcie, ale myślę, że damy radę. Najgorsze było chyba w tym wszystkim rozpięcie elektryki, żeby było dojście. O, tu widzimy te piękne miejsca. No to jest niestety tylko do wycięcia. Tutaj, o, tutaj też wycinamy starą podłogę. Tu już też dach jest przygotowany do wyciągnięcia. O, weźmiemy to HDS-em. Ściągniemy razem z szybą. Uniknie się kosztów zakładania szyby, klejenia. Wszystko całe pod szybie się wywali, bo to i tak szmelc. A ta kabinka jest dość zdrowa. No, tutaj w miarę to się wszystko trzyma jeszcze. Także no jeszcze takie rzeczy się w Polsce robi. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich miłośników żelastwa wszelakiego.